zacząć pierwszy nagrywany pojedynek na World Championship Series Montreal 2018. Oczywiście mecz Polaka. No, wskoczyłem na drugą mapę Soula, bo jeszcze swój pojedynek koniecznie chciał pokazać Nercio, więc tam ta pierwsza mapa tutaj uciekła. Ale już jesteśmy, już możemy się cieszyć, świętować wręcz rozpoczęcie turnieju. Także zapraszamy. I ruszamy. W górnym prawym rogu w kolorze czerwonym Piotr Soul Walukiewicz. Jako czerwony Terran. W dolnym lewym rogu w kolorze niebieskim Reynor. Czyli Ricardo. Młodziutki Reynor. Nie było pewne właśnie, czy wystąpi na tym turnieju. Ponieważ inni zawodnicy też się zapisali i niekoniecznie może chcieli ustąpić mu miejsca. Także, ale ostatecznie jak widzicie, 16-latek jakoś się dopchał. Niby mały, ale jednak zwinny. Może jakoś wcześniej przyszedł dzisiaj na turniej. Zajął jakieś stanowisko i mówi, ja będę tutaj grał. I nie ma przebacz. No a Sol to wiadomo, 19 lat, siłka jest, wszystko jest, jest biceps, także on tutaj żadnych problemów nie miał. Drużyna Polaka to Wind and Rain, jeżeli chodzi o Reynora, to jest to Exceed Esports. Dziwi mnie trochę, że nie mają tutaj tych tagów poustawianych przy swoich ksywkach, no ale może takie rozporządzenie akurat jest. No i też bardzo dziękuję Kamitek za wsparcie kanału. Witam, pozdrawiam. No i właśnie, możemy już na dobre w końcu rozpocząć zmagania w Montrealu. Czekałem na ten start, czekałem na ten pojedynek. To jest pierwsza faza grupowa, a już Soul ma w swojej grupie Reynora, ma TLO, czyli dwóch zawodników, na których no niestety może przegrać. Zresztą, co nam potwierdza obecny stan i wynik. 1-0 dla Reynora. Także Polak teraz musi wygrać dwie gry z rzędu. To będzie oczywiście wyczynem bardzo trudnym, bo Reynor jest jednak uznawany, co oczywiście potwierdzi wynikami, za jednego z lepszych zergów poza Koreą. Był w stanie też nawet w samej Korei grać w GSL-u i mierzyć się z najlepszymi na no, bardzo właśnie wysokim poziomie. Był w stanie ograć nawet samego Klasika, który też no przecież jest na pewno jednym z najlepszych protosów na świecie. Zobaczmy, co zaplanował Soul na ten pojedynek, na ten cały turniej. No też jestem ciekaw, bo oczywiście ostatnimi czasy trochę pogrywam Terranem. Ciekaw jestem bardzo jego taktyki. Reaktor, fabryka, drugi gaz też stosunkowo szybko zagrany, nawet bardzo szybko. Także prawdopodobnie będzie tu też szybki starport. Gumiho, taki koreański Terran, raczej gdy gra mecha, nie gra tak szybko drugiej rafinerii, tylko szybko trzecią jeszcze bazę. Sprawdza Soul okolice swoich tutaj tych wszystkich miejsc. Czy tutaj jakieś zergniki nie czają się przy jego bazie, bo teraz Soul się obawia po prostu zergników, które wcześniej mógłby zagrać Reynor. Zrobił tutaj taki piruecik, o tutaj, tym Reaperem. No i okazuje się, że zergników nie ma, więc Reaper może teraz iść na drugą stronę mapy i będzie bezpiecznie. No można też oczywiście wysłać wcześniej CV i ona może powiadomić Terrana o tym, co jest grane, ale Soul widać nie chce poświęcać SCV, która mogłaby właśnie równie dobrze zbierać kryształy, a nie tutaj sprawdzać koniecznie, co gra zerg. Trzecia baza zagrana przez Reynora, już teraz ją ukończył. Polak oczywiście też gra swojego orbitala, tak jak mówiłem, jest w miarę szybki starport. I będzie presja nakładana. Dwa heliony, cztery heliony, no i pytanie, czy medi... A, jednak liberator. To są takie, no, różne trendy, jakie widzimy na przestrzeni lat czy miesięcy. Najpierw właśnie częściej widzieliśmy, wydaje mi się, medivaki, jakieś raveny, a teraz okazuje się, że liberatory są bardzo często używane przez Terran, żeby dołożyć jeszcze kolejną presję. No wiadomo, medivak nie strzeli, raven, no, może tego autotereta postawić, ale to tylko na chwilę. Natomiast liberator, olbrzymie obrażenia, jeżeli zerg się zagapi, może nawet jakąś królową stracić, no ale na tym poziomie tego bym się nie spodziewał, zwłaszcza ze strony młodego Włocha. Początek gry bardzo spokojny, zero presji, zero takich nawet pomysłów nydusowych. Zerg też w zasadzie robi jedynie ekonomię. No i tak jak mówiłem, heliony już wyjeżdżają. Jak widzicie, część tych helionów stała jeszcze dłuższą chwilę w bazie, a to dlatego, że Soul chciał też być bezpieczny na ewentualne wbiegnięcia zerglingów. No i tutaj taki jeden zerglink przybiegł, ale akurat ten jest zwiadowcą. No i bardzo dobrze doniósł w tym momencie Reynorowi, że będzie gra na Claw Banshee. No, młodziutki Reynor, ataki dobry. Tylko Terran wyszedł z bazy, od razu jest sprawdzane, co jest tam grane dalej. No i już wie, że właśnie mogą być niewidzialne jednostki już za chwilę. No ale póki co push helbatami. Polak oczywiście w sposób zdecydowany wbija. Teraz świetnie królowe biorą na celownik tego liberatora. Jeszcze dużo helbatów żyje.
No niestety Liberator stracony, ale to też troszeczkę obrażeń od ciebie dołożył. No i teraz dalej Saul musi jeszcze w te drony najlepiej się wbić. Kilka z nich zniszczyć, no ale nie wiem, czy to była taka udana presja. Nie wyglądało w każdym razie. No jedna królowa, 20 lingów i jedna dronka. No to nie był ten atak, jakiego bardzo potrzebował polski zawodnik. Może jeszcze Banshee, no ale właśnie, jak tutaj Banshee zaatakować, jak są spory poustawiane w każdej bazie, ta wieżyczka, no tutaj jej nie ma jeszcze, to jest jakieś niedopatrzenie Reynora, chyba że tak wyliczył, że jeszcze się zdąży zakończyć spor. Progamerzy czasami wręcz do absurdu doprowadzają właśnie to dostawianie wieżyczek, że w zasadzie idealnie jak jednostka wroga wlatuje, to ona się kończy i chyba tak też będzie i tym razem. Chociaż na chwilę też te Banshee zatrzyma Soul. No, no naprawdę, to jest ten timing, to jest ten timing. Niesamowicie dobry. Kolejny atak w wykonaniu Polaka. No ale tutaj nie ma szansy. Bezbłędnie się Reynor zablokował tutaj tym budynkiem, więc Heliony nie mogły właśnie przejechać swobodnie w zbieraczy. Rozstawione zerglingi, ale chyba nie będzie opcji. Chociaż właśnie, czy on złapie te Heliony jakimś cudem? Oczywiście poza creepem jest to trudna sztuka, ale okej. No chyba jednak się udało. No nie, to nie były też... Nie idzie, po prostu nie idzie. To nie były te strzały. Ale fajnie to Reynor też rozegrał, bo miał dwie grupki zerglingów, a nie tylko jedną. No i cyk, już przechodzi Polak w piechotę. Są te roszady oczywiście na budynkach, żeby jak najszybciej mogły funkcjonować. To inne budynki często im właśnie robią te dobudówki. No i Reynor już zaczyna grać. No i wręcz ustawiać Soula. To jest trudna trochę sprawa. Teraz przegonić tak dobrze przygotowanego do tego turnieju Włocha. No i oczywiście teraz presja tego zawodnika, bo to nie jest zagranie na jedną kartę, to nie jest tak zwany all-in, to jest po prostu taki leciutki wjazd, który niestety mam wrażenie, że może Polaka rozłożyć. No to jest niestety cały czas dominacja. Zerglingi już wbiegły, ale no na szczęście są tutaj trochę zatrzymane przez SCV oraz Marines. No nie, no niestety spodziewałem się trochę bardziej zaciętej serii, ale nic nam jej tutaj obecnie nie zwiastuje. Polak w zasadzie zepchnięty już będzie do defensywy chyba do końca tej mapy. No jeszcze Orbital w łonie. No nie, 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 jeszcze nie, tylko nie Siege Tanka. Ajajaj. No dobrze, wyleczył jednego Soul, ale to dalej jest dramat. W zasadzie każda mała bitwa była do tej pory wygrana przez Włocha. No może tutaj trochę więcej tych zerglingów stracił niż powinien. Straty w minerałach porównywalne, aczkolwiek no to Reynor ma więcej zbieraczy. To jest 64 kontra 48. Polak już dawno powinien mieć w sumie tę trzecią bazę. No i teraz wylot Soula. Mimo wszystko nie zniechęca się, oczywiście no, najlepiej jakby spróbował atakować, musi też ograniczać creep, który, no bądź co bądź Reynor mógłby trochę lepiej rozsiewać. Oczywiście ten Siege Tank nie będzie rozkładany, no bo gdyby był w trybie oblężniczym, to nie można go z powrotem poderwać do Medivaca. No Polak spróbuje trochę przeatakować, no ale co tutaj może zrobić, no co najwyżej zawrócić się na Medivacach, czy tam na innej pięcie. No bo tego jest zbyt dużo. Ale o to też chodzi właśnie w tych wylotach, żeby ograniczać rozsiew creepu. Chociaż widzicie, że Reynor jeszcze zanim ten creep zniknął, no to już rozsiewa swoje kryptumory. I za chwilę będzie wznawiać rozsiew tej zergowej autostrady. Stok limitu kontra 123. Lepiej, lepiej to wygląda dla Włocha. Tutaj atak, tutaj wjazd. No niestety zagubiony Soul między swoimi bazami. To nie jest to tempo i ten rytm, jakiego potrzebuje. Tutaj no niezły ten wjazd, niszczy creep. No w sumie wykonuje prawidłową robotę Soul. No i za pomocą przyspieszenia Medivaków jest w stanie się ewakuować. Ale niestety już dawno minął ten moment, w którym powinien być Soul rozpędzony. Ta gospodarka to jeszcze nie jest ten rozmach, jakiego potrzebuje polski zawodnik. Ciekaw jestem jak z ulepszeniami, czy ma Combat Shielda, ma Steampacka, jest wszystko. Jest okej. No ale te liczby, późna trzecia baza, poniszczone SCV-ki, teraz podwójny desant polskiego zawodnika, oczywiście też skonstruowany do tego, żeby niszczyć kryptomory. No i Piotr musi teraz wykonać coś nawet trudniejszego niż wtedy, gdy pokonał Serrala, mam wrażenie. O nie, jeden czołg tu został chyba zniszczony i teraz drugi.
80 dronek ma Reynor. No on już dawno jest wyekwipowany do bardzo długiej, wyczerpującej gry, a Polak, no sami widzicie, traci SCV-ki, czwarta baza, teraz Soula. No zanim ten rozmach i rozpęd Polak nabierze, to Reynor już dawno będzie na mecie. W sumie to już tak troszeczkę jest. Cały czas nie widzę tego. No jest jedyna szansa w zasadzie taka, że Reynor się gdzieś może pogubi. No ale do tej pory świetnie konstruuje i defensywę, i przede wszystkim ofensywę. No nie, teraz nie, no tego jest za dużo. Nie ma szansy tutaj Polak dobrze się wymieniać. Część armii poleciała się zdesantować i Reynor perfekcyjnie skonstruował i jedną defensywę, i drugą drugą defensywę na dropy, plus jeszcze ten atak frontem. No nie było niestety szans. Także szkoda. No ale co tak naprawdę mógł zrobić? Niestety, Soul przegrywa swój pierwszy mecz grupowy. Czekamy oczywiście na mecz kolejnego Polaka, być może Soula też będziemy śledzić, no bo on tutaj będzie walczyć o wyjście najprawdopodobniej z TLO, jeżeli TLO oczywiście zostanie pokonany przez Reynora, no ale tego bym się spodziewał. Zerknijmy też może do grup. Odświeżamy. Nercio już oczywiście wygrał ze swoim pierwszym rywalem, Mana też wygrał z Jasonem, natomiast my pewnie czekamy na Soula, który będzie grać z Allegiance. Terran kontra Protoss. No szkoda, bo w zasadzie w żadnym momencie Soul nie miał przewagi. Soul popełnił błąd, rodząc się w Polsce, nie w Korei. Otóż tak. No szkoda. Mapa do jednej bramki grana. Także dziękuję wam za oglądanie. Klasycznie Falun i Starcraft. Polecam suba, lajka i komentarz. Cześć.